Witam serdecznie. Janusz Tomczak z tej strony. Zapraszam na webinar firmy Skyward Community dotyczącej transportu strunowego. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Kilka słów o sobie. Rok 1990-2022. Własna działalność gospodarcza. Rok 2002-2007. Studia wyższe. Kierunek marketing ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi. Od 2016 roku czynny inwestor Skyward Community. Natomiast rok 2018 łamany na 2019. Rok szczególny, przełomowy, bo wtedy dołączyłem do grupy Polska Team SWCSA.pl, która to zajmuje się szkoleniem i budowaniem grup sprzedażowych w Skyward Community. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy się zajmować transportem strunowym. Twórcą tego transportu strunowego jest Anatolij Junicki. Jest on naukowcem, wynalazcą, autorem ponad 200 prac i monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Kierownik dwóch projektów ONZ w 1998 i 2002 roku, człowiek Federacji Kosmonautyki ZSRR. Pan Junicki z wykształcenia jest budowniczym rakiet kosmicznych i swoją karierę zaczynał w ówczesnym Związku Radzieckim na Bajkonurze. To jest odpowiednik takiego amerykańskiego NASA. Założyciel grupy spółek UST i generalny projekta Junicki Strange Technologies INC. My dzisiaj będziemy mówić o technologiach transportowo-infrastrukturalnych. Mamy już od bliska roku nowy brand firmy. Widzicie tu Państwo to U. Od angielskiego J to jest wprowadzenie od pierwszej litery nazwiska naszego założyciela. I teraz kilka słów, jaka jest nasza filozofia, czym my się zajmujemy. Dzisiaj będziemy omawiać technologię. Ja również powiem Państwu kilka słów o możliwości przystąpienia do naszej firmy, bo my pozyskujemy jako Skyward Community fundusze na rozwój technologii transportu strunowego i jakie mamy możliwości i co jest dzisiaj najbardziej aktualne. Mamy tam dwie czy trzy informacje, które przekażemy Państwu, najświeższe i najnowsze. Ja przekażę Państwu, więc jedziemy od początku. Filozofia transportu strunowego. Transport powinien być rozwiązaniem problemów, a nie ich źródłem. Pojazdy UST poruszają się na ziemię po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustannie prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, oczywiście z zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania ziemi i zasobów, a także minimalizacji szkód przy jednoczesnym minimalizacji kosztów budowy i eksploatacji. Nasze moce, czyli to, co możemy zrobić, jesteśmy grupą spółek posiadających własne firmy, obejmujące cały zakres działań na rzecz wdrożenia innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych. Tutaj mówimy o jednym centrum, które jest zlokalizowane na terenie Białorusi i to jest ta strefa taka jak my jesteśmy tutaj, europejska i ten cały pas wkoło globu. I drugi w Emiratach Arabskich, w Emiracie Szarża. I tam nasza praca skupiona jest na pojazdach, które w tamtej strefie klimatycznej pracują, czyli na tak zwanych pojazdach tropikalnych. Dalej, mamy również dział odpowiedzialny za certyfikację i badania. I UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych warunków.
Spółka inżynierska to jest dzisiaj wieloletnia praca wynalazcy i inżyniera Anatoliego Junickiego. Stanowi ona integralny, zaawansowany technologicznie system transportu, składający się z zautomatyzowanego pojazdu i unikalnego toru strunowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Ja to wszystko będę Państwu rozszerzał później. I kompleks przemysłowy, to są nasze zakłady. My możemy przyjąć cały cykl produkcji pojazdów UST, które realizuje nasze specjalne biuro projektowo-technologiczne z naszą produkcją pilotażową, którą oczywiście też testujemy na naszych poligonach. UST, czyli nasza firma, wykonuje ciągły i złożony proces roboczy, obejmujący wycenę, projektowanie, budowę i uruchamianie technologii transportowych, infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Tu słowo wyjaśnienia. Drodzy Państwo, my przystępując do projektów celowych, zawsze będziemy mieć udział firmy naszej w ilości około 20%. To są ten procent tego naszego udziału będzie między innymi do tego, abyśmy mogli właśnie prowadzić tą usługę taką serwisową, szkolenie kadr, jak również będzie to służyło, żeby firma zarabiała pieniądze, miała w ciągłym takim dostawie pieniędzy, taką dostawę, a jednocześnie te środki będą też służyły jako wypracowany zysk netto i podział dla naszych udziałowców. Testowanie i certyfikacja. Mamy dwa takie ośrodki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak mówiłem Państwu, w Europie, w Marina Horce, to jest blisko 70 km na południowy wschód od Mińska, stolicy Białorusi. Ja tam byłem trzykrotnie. Również miałem okazję być w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w naszym centrum testowym. Certyfikat zgodności wydawany jest przez TIF-SW z tardacją certyfikacją. Świadczy on o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład której wchodzą iPod, nawierzchnia torowa String Rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. My jesteśmy w stanie przyjąć wszelkie niezbędne, proszę Państwa, realizacje projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie i pozwala na tą realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy. Także mamy te biuro nasze w Mińsku, w którym jest 80 działów projektowych i możemy przyjąć każdy projekt o nawet najtrudniejszej tam systemie zależności. Transport UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść, pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST, zbudowane są na zasadzie modułowej konstrukcji, pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do miejskiego transportu i międzymiastowego ruchu pasażerskiego, jak również ruchu towarowego. Jest harmonijnie zintegrowany z infrastrukturą już istniejącą, a także nowych osiedli. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnionych siecią wieżowców. Chodzi o to, widzicie Państwo, to są te nasze trasy strunowe i nasze te podpory tutaj, które nie potrzebują, widzicie tutaj, tak jak drogi asfaltowe, że to trzeba wszystko zaasfaltować, wybetonować. Natomiast my potrzebujemy takie słupy, które są w zależności od rodzaju transportu usytuowane i one po prostu służą nam jako ten model, który podtrzymuje nasze struny do prowadzenia naszych tras. Integralnym i niezbędnym wprost elementem naszej firmy są również pojazdy towarowe. Mamy ich w tej chwili trzy rodzaje plus system do takiego ciągłego przewozu materiałów sypkich. Ten pojazd jest szczególny, ja będę go wyjaśniał w dalszej części, to jest Unikąt U490201. To jest do przewozu kontenerów, Unitrak U431 do przewozu paczek, materiałów płynnych, rozszczepialnych i nawet ropy i proszę Państwa, i materiałów takich płynnych, i Unitrak U471 do urobku z kopalń i takich otwartych przewozów, sypkich, węgla, etc.
Mamy 7 rodzajów pojazdów w tej chwili, drodzy Państwo, z możliwością rozbudowy ich modułowej. Od najmniejszego Univida U4651 do najbardziej zaawansowanego pojazdu, naszego U-Flash U4362, który w tej chwili jest najnowocześniejszą i najlepszą naszą jednostką. I pojazdy Unibus U4210 możliwe do rozbudowy, widzicie, modułowej, jak również Unibus U4220. To są pojazdy, które mogą występować pojedynczo, jak również w rozbudowie hybrydowej. Kilka słów o każdym z tych pojazdów, bo to jest webinar techniczny, żebyście Państwo wiedzieli, jak te pojazdy wyglądają, jakie one mają możliwości przewozowe, jakie mogą osiągnąć prędkości, etc. To jest Univid, to jest najmniejszy pojazd nasz, podwieszany, jednoszynowy, elektryczny, o małej pojemności. Jego prędkość to jest 150 km na godzinę. Miałem go okazję widzieć w roku 2019, drodzy Państwo, na takim spotkaniu udziałowców, który się nazywa Ekofestiwal, organizowany przez firmę, był do roku 2019 w naszym ośrodku testowym Marina Horta. Niestety rok 2021-2022 to były lata, gdzie obowiązywała pandemia na świecie i ten festiwal był zatrzymany w takiej formie wolno, takiej powierzchniowej, gdzie przebywali wszyscy udziałowcy, zainteresowani, wycieczki i delegacje z całego świata. I wtedy był organizowany już online. Natomiast ja miałem okazję widzieć ten pojazd na żywo, więc on się porusza z prędkością do 150 km na godzinę w takiej konfiguracji pojedynczej, czyli tak jak tutaj, może przewieźć dwóch pasażerów i jego możliwości przewozowe są nawet do 720 pasażerów na godzinę w obie strony. Ja cały czas podkreślam, drodzy Państwo, że te możliwości przewozowe to są wtedy, gdy mamy już wybudowaną infrastrukturę, czyli już mamy trasę. Natomiast jest możliwość jeszcze dołożenia kolejnych tych pojazdów, tak zwanego sprężenia. Możemy to zrobić nawet do 7 pojazdów i wtedy jego możliwości przewozowe, drodzy Państwo, zwiększają się nawet do przewozu 3500 pasażerów na godzinę w obie strony. Kolejny pojazd Unibike też jest takim pojazdem lekkim, jest pojazdem podwieszanym. On ma taką dodatkową zaletę, że ma wbudowaną taką jednostkę sportowo-rekreacyjną, taki rowerek treningowy, gdzie można sobie w czasie jazdy po prostu tam uprawiać delikatnie sport. Jednocześnie on będzie miał też taką funkcję, że podczas jazdy, jak będziemy kręcić tym rowerkiem, możemy sobie nakręcić trochę energii i przez to zmniejszyć koszt przewozu albo zarobić nawet na bilet. To jest pojazd, który był wystawiony w roku 2016 na targach Innotrans w Berlinie, gdzie byliśmy tam pierwszy raz z naszymi pojazdami, drodzy Państwo. On zrobił furorę i ten pojazd, drodzy Państwo, może być oferowany w konfiguracji pojedynczej, czyli wtedy mamy go możliwość przewozu dla dwóch pasażerów. Natomiast kiedy będzie możliwość jego sprężenia, bo też takie występują tutaj możliwości, sobie to zmarzę, okay. To mamy w tej chwili możliwość połączenia tego pojazdu nawet znowu do 7 pojazdów i w zależności od konfiguracji pojazd pojedynczy może przewieźć dwóch pasażerów i jego możliwości przewozowe są nawet do 1400 pasażerów w obie strony, natomiast jeżeli go połączymy w tym takim sprężeniu kolejnym, tak, to takich pojazdów może być 7, jak mówiłem, i jego możliwości przewozowe są do 6300 pasażerów na godzinę w obie strony. I również porusza się z prędkością 150 km na godzinę, więc bardzo szybko w ruchu miejskim. No i pojazd Unibus, on jest przeznaczony do komunikacji miejskiej i międzymiastowej. On występuje w różnych wersjach podwieszania, nadwieszania i jest w wersji dwuszynowej lub czteroszynowej. Jego konstrukcja i lokalizacja są zdeterminowane specyfikacją i wymaganiami klienta. Unibus może być używany jako pojazd pojedynczy i wtedy on będzie miał taką funkcję samochodu,
lub autobusy oraz jako pociąg składający się z różnej liczby i rodzaju pojedynczych pojazdów, czyli w takiej konfiguracji pojedynczej, jeżeli to będzie pojazd przykładowo pojedynczy, to on może przewieźć od 10 do 80 pasażerów na godzinę, jego pojemność pasażerska jest 80, od 10 do 80, przewóz od 2,5 do 12 tysięcy pasażerów, natomiast jeżeli go połączymy znowu w te pojazdy sprężone, taką możliwość mamy też do 7 pojazdów, no to drodzy Państwo, jego możliwości przewozowe wzrastają nawet do 35 tysięcy pasażerów na godzinę w obie strony, więc jest to naprawdę już spore wyzwanie i bardzo duże możliwości. Prędkość 150 km i to mówimy, drodzy Państwo, o prędkościach w mieście, więc ja nie spotkałem się, żeby pojazdy typu autobus czy te tramwaje z taką prędkością się poruszały. Nie wiem, jaką prędkością jeździ metro, bo w swoim życiu kilka razy jeździłem metro. No i pojazd Unicard, to jest dosyć ciekawy pojazd, on jest takim z tych nowszych naszych produktów. On jest takim pojazdem, który ma rozładować miasta od korków, czyli on będzie, jego zadanie to mniej więcej coś takiego jak takie autobusy przegubowe albo tramwaje przegubowe. I on takiej pojedynczej konstrukcji może przewieźć tych pasażerów 6 i jego możliwości przewozowe są do 1500 pasażerów w obie strony na godzinę w tej konfiguracji, natomiast jeżeli go sprężymy znowu do 7 pojazdów, to jego możliwości przewozowe są nawet do 7000 pasażerów w obie strony na godzinę. Również będzie się poruszał z prędkością 150 km na godzinę. I drodzy Państwo, pojazd, który jest mi szczególnie bliski, który miałem okazję widzieć, który zrobił furorę w roku 2018 na targach Inotrans, gdzie był prezentowany pierwszy raz. On w tej chwili jest również prezentowany w naszym centrum innowacyjnym w Szardży. Tam, gdzie mamy swoje największe w tej chwili takie prace, które służą do promocji naszego transportu. I pojazd ten charakteryzuje się z tym, że on ma bardzo, widzicie Państwo, takie opływowe kształty. Porusza się na naszej eskapadzie, czyli takiej tak zwanej kratownicy. Jego właściwości aerodynamiczne są takie, że firma uzyskała taki współczynnik powietrza, że to się jeszcze nikomu w historii w dziedzinie, proszę Państwa, transportowej nikomu nie udało. I ten współczynnik wynosi 0,06. To się wiąże z kilkoma sprawami. Między innymi takimi, że po prostu te pojazdy się poruszają bardzo płynnie. Dwa, że im szybciej ten pojazd jedzie, to dzięki tym swoim właściwościom takiego niskiego poru powietrza, to on charakteryzuje się również niskim spalaniem. Dla przykładu takie pojazdy typu wyścigowego, jak tak bolidy, one mają współczynnik na poziomie 0,2, a my mamy 0,06. Więc jest to po prostu a wykonalne, żeby te pojazdy tradycyjne uzyskały takie współczynniki, jak my mamy, ponieważ tu jest jeden z elementów, to jest tak zwane przyziemie. My tego nie mamy, jesteśmy nad gruntem, a jeżeli samochód jedzie po normalnej trasie, czyli koła się toczą, tak, to jest jakiś tam pojazd, no to niestety tu zawsze będzie praca, tu zawsze będzie opór i te zużycie paliwa będzie dużo, dużo na większym poziomie jak nasze pojazdy. No i pojazdy towarowe, one są uzupełnieniem, ale one są niezbędnym atrybutem naszej firmy, drodzy Państwo, bo tu jest ogromne zainteresowanie naszymi pojazdami, bo my wejdziemy w rynek, że jak wejdziemy w ten rynek komercyjny, to pojazdy towarowe będą na takim samym poziomie jak oferowane i będą miały takie same zapotrzebowanie, no i nawet były takie tam kiedyś przepowiednie, że może i wyższe jak przewóz osobowy, pasażerski. Ale wracamy, Unitrak to jest pojazd towarowy wyposażony w zawieszenie dwuszynowe i czteroszynowe. To jest w zależności od tego, jakie on będzie tam przenosił obciążenie. On się charakteryzuje takimi odważnymi rozwiązaniami projektowymi i opracowany jest na podstawie tego naszego Unibusu. Dalej, Unitrak może pracować praktycznie we wszystkich obszarach takich klimatycznych.
jest przeznaczony do transportu dużych płynnych materiałów, jak również paczek i materiałów niebezpiecznych, a nawet rozszczepialnych. Porusza się z prędkością do 150 km i jego zdolności przewozowe są nawet do 300 milionów ton rocznie. Drodzy Państwo, nasze pojazdy jeszcze się charakteryzują taką zaletą, które nie mają inne pojazdy, ponieważ każdy nasz pojazd to jest pojazdem samobieżnym. To jest sam pojazd, sam sobie, ma swój silnik, swoje te wszystkie możliwości go programowania. I taki pojazd możecie wysłać na przykład tam z Warszawy do Barcelony przy wybudowanej infrastrukturze i on będzie sobie jechał bez problemu. No i pojazd następny, szczególny, bo to pojazd, którego my nie mieliśmy w ofercie, jak żeśmy, proszę Państwa, zaczynali współpracę z Junicki Transport i z transportem strunowym. Bo ten pojazd powstał na specjalne życzenie naszych partnerów z krajów arabskich i pan Junicki z inżynierami w zaledwie półtora roku od deski kreślarskiej do produktu finalnego stworzyli i zrobili taki pojazd. On w tej chwili przeszedł certyfikację i to ja wierzę i jestem święcie przekonany, że to będzie nasz hit transportowy. On może się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę i jego możliwości są przewozowe do 5 milionów ton rocznie. Jeżeli Państwo jesteście tutaj, pamiętacie tą sytuację w ubiegłym roku, to się ten kanał Suezki zapchał, bo jeden z tych kontenerowców stanął w poprzek, no to wtedy pan Junicki zaproponował przyszłym inwestorom, że on może wzdłuż całego kanału Suezkiego wybudować taką infrastrukturę, eskapadę, po której będą przewożone te kontenerowce i szybciutko ten temat, drodzy Państwo, rozwiązać, bo kanał Suezki ja miałem okazję widzieć, nie to, że się tu chcę Państwu chwalić, ale widziałem naprawdę, robi to ogromne wrażenie, jak te ogromne statki przepływają przez ten kanał, ale on się różni tym, drodzy Państwo, że tu taką Wam ciekawostkę podam, że kanał Suezki, tu Wam narysuję, tak? Tu był ten most, most jest nieważny. Więc tak, 12 godzin. Tak? Transport płynie w tą stronę, statki. I drodzy Państwo, 12 godzin kolejne, te, które czekają z drugiej strony. Także ta przepustowość jest tak ustawiona, że one razem nie pływają w tym kanale, bo nie jest za wąski ten kanał po prostu. 12 godzin puszczają jedną stronę, 12 godzin puszczają drugą stronę. A nasze kontenery będą mogły chodzić 24 godziny na dobę, bez przerwy. Przy prędkości 120 km na godzinę. No i system ciągłego taśmociągu towarowego to jest takie optymalne rozwiązanie do pracy na terenach górniczych, załadunku, rozładunku w terminalach i w terminalach portów morskich, pozwala na szybkie i niedrogie realizowanie transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Jego prędkość to jest do 36 km, możliwości przewozowe nawet do 100 milionów ton. Miałem okazję widzieć ten pojazd i ten cały system, jak był testowany w Marina Horce, drodzy Państwo, w Białorusi. Trzy razy to widziałem. No i system morski, naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. To jest pomysł, który jest wart, drodzy Państwa, Nagrody Nobla dla mnie, ponieważ on w bardzo tani sposób pozwoli zwiększyć mobilność transportową wszelkich ładunków na świecie. Weźmy sobie taki przykład. Ja to zawsze podaję za przykład India. Tam jest taka sytuacja, że tam są dwa porty, mniej więcej po tych dwóch, drodzy Państwo, dwóch stronach tego półwyspu. I teraz wyobraźcie sobie, że tak, albo jadą te towary tak, albo tak przykładowo, tak, albo tak. No nie ma innej możliwości, bo jak są dwa porty, to wiecie. I to zawsze powoduje, że ten transport jest w dużym stopniu ograniczone. Natomiast my możemy z takimi platformami, jak tu Państwo widzą, wychodzić w kilku miejscach, ponieważ mamy możliwość budowania takich wyjść
nawet do 5-10 km głąb mórz i oceanów i do kilkudziesięciu metrów głębokości. Więc wyobraźcie sobie Państwo, jak to zwiększa mobilność, jak to skraca czas, a jednocześnie i zmniejsza koszty budowy takich ogromnych infrastruktur, jak są porty. No i tu macie kolejne zdjęcie pokazywane, jak to będzie przykładowo w systemie kontenerowym. To wszystko oczywiście jest bezobsługowe, w sensie tym, że tutaj obsługują wszystko komputery, natomiast nasi ludzie siedzą w tych naszych bazach i tym kierują. W waszych biurach osobistych albo ci państwo, którzy was tutaj poprosili, sprawdźcie sobie w tych zakładkach dla partnerów, tam możecie zobaczyć takie filmy komputerowe i zobaczycie, jak to fantastycznie jest rozwiązane i to wygląda. No i miasta linearne, które są, drodzy Państwo, projektem uzupełniającym do naszego transportu stunowego. Między innymi właśnie pan Junicki w roku 1998 i 2002 dostał granty z ONZ na pokazanie tych projektów, bo to są takie miasta państwa, takie tak jak kiedyś takie polis greckie było w dawnych czasach i one są integralnie zrobione i współistnieją z naszym transportem strunowym. Są to osiedla typu klastrowego, one są oczywiście harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Można je budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym w miejscach o trudnej rzeźbie terenu, a także na szlifie kontynentalnym. Ta budowa miast linearnie wymaga wycinki lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszania biogenezy ziemi. Więc, drodzy Państwo, my między innymi weszliśmy z transportem strunowym w te kraje arabskie, bo weszliśmy tam też z projektem miast linearnych. A jednym z takich elementów jest to, że będziemy im pomagać zazieleniać tereny pustynne, ponieważ jeden z naszych działów projektowych zajmuje się produkcją humusu. Humus to jest ta ziemia urodzajna, na której rosną wszelkie rośliny, zboża, etc. No i teraz mówimy o podstawie naszej technologii. To jest przekrój naszej struny. Ona zawsze, bez względu na konfigurację i wykorzystanie, będzie zbudowana na takiej samej zasadzie, tylko może po prostu mieć inne przeznaczenie. Czyli zamknięty korpus stalowy, stalowe pręty naciągnięte, drodzy Państwo, zespawane, wszystko otulone jest specjalnym betonem, który ma za zadanie przede wszystkim ochronę tych strun, ale również wygłuszenie podczas jazdy naszych pojazdów. A dodatkowo ten beton, drodzy Państwo, jest opatentowany i on może pracować w temperaturach od plus 100 do minus 100 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że my będziemy nasze trasy eksploatować przez 100 lat, więc te parametry są na najwyższym poziomie. Poza tym, drodzy Państwo, my nie mamy czegoś takiego jak delatacja. Każdy odcinek naszej drogi jest, proszę Państwa, monolitem. Żeby to tak wykonać, to są oczywiście do tego specjalne maszyny, narzędzia, ale również ten element sprężający, że my możemy sprężyć te nasze odcinki nawet do 5 km. Takim elementem sprężającym między innymi będą nasze stacje dokujące. Dalej, tu jest nakładka stalowa, po której się poruszają stalowe koła naszych pojazdów, i to jest oczywiście taki element, który jest jednocześnie łączącym napęd z trakcją, z pojazdem. I tu mamy kilka rodzajów tych naszych strun. Zobaczcie Państwo, niezależnie czy to jest eskapada, to jest taki przykład, jak można wykorzystać kratownicę albo eskapada. To jest taki element sztywny. I zobaczcie Państwo tutaj na tym zdjęciu, widzicie, że znowu mamy beton, struny. To wszystko jest tak, jak widzicie, niezależnie czy to będzie półsztywna czy elastyczna. Taka jest konstrukcja naszej szyny. To jest element, kratownicy, który jest budowany na podstawie takich obiektów, między innymi jak wieża Eiffla, jak wieża tam telewizyjna, tam w Kanadzie. To są elementy, wróć, tu jest wieża Eiffla, bo to jest kratownica, przepraszam.
Za daleko poleciałem. I ta konstrukcja szkieletowa, ona się właśnie charakteryzuje tym, że ona może przenosić bardzo duże naprężenia i jest lekka, jednocześnie wytrzymała. Konstrukcja półsztywna, drodzy Państwo, widzicie ją tutaj, to jest między innymi ta struna, którą Wam pokazywałem przed chwilą. Ona ma tą zaletę, że może przenosić też bardzo duże naprężenia. Między innymi może być wykorzystana, tak jak tutaj widzicie, nawet do budowy mostów podwieszanych. Tu też mamy konstrukcję mostu podwieszanego, widzicie Państwo. My mamy tą strunę, która też to może zrobić. I tutaj już widzicie, że to jest mnóstwo betonu, stali, tam, asfaltu, etc. Natomiast nasza jest na podporze. Widzicie tutaj ten element taki, który prowadzi tą naszą strunę i my tutaj możemy nawet poprowadzić do 50 tysięcy pasażerów na godzinę w zależności od zastosowania. I konstrukcja elastyczna. Ja miałem okazję, proszę Państwa, po tej konstrukcji jechać i po tej półsztywnej w roku 2018 i 2019, jak również miałem okazję jechać po Kratownicy. Bo w roku 2019 jechałem unibusem po tej właśnie konstrukcji. I ona jest przeznaczona do takich lekkich pojazdów, natomiast wszystkie te pojazdy, drodzy Państwo, i wszystkie te elementy są ze sobą kompatybilne. Także mamy tak to skonstruowane, że wszystkie pojazdy mogą się po nich poruszać. Oczywiście pojazdy kontenerowe i towarowe, jak również ten prędkość osiągającą 600 km na godzinę, one po tej konstrukcji lekkiej nie jeżdżą. Natomiast my możemy na tych konstrukcjach przejść na konstrukcję na przykład na Kratownicy i spokojnie tymi lżejszymi pojazdami jeździć. No i zdolność przewozowa to jest taki system APM, drodzy Państwo, Automat People Mover. Chodzi o to, że w zależności od natężenia ruchu, odległość między pojazdami nie może być mniejsza jak 50 metrów lub 2 sekundy. To wszystko oczywiście może być regulowane w zależności od natężenia ruchu. Do tego służą nasze systemy, drodzy Państwo, które są opracowane o najnowsze technologie. I o nich zaraz powiem, natomiast chciałem tu jeszcze powiedzieć kilka słów o tych naszych systemach układu napędowego, więc przede wszystkim najważniejszym, jeden z ważniejszych elementów jest taki element przeciwwykolejeniu. Jest to system opatentowany, drodzy Państwo, były ostatnio nawet w marcu robione takie testy w Szardży, gdzie dodatkowo uzyskaliśmy certyfikat bezpieczeństwa, jak możemy szybko i sprawnie opuścić ten nasz pojazd. Natomiast nasze koło to jest między innymi silnikiem i elementem hamowania. Jak również chciałem tu Państwu powiedzieć kilka słów o akumulatorze, bo to jest taki ważny element. Ja o nim mówię zawsze, bo to jest się czym chwalić tutaj. Najlepsze pojazdy elektryczne, drodzy Państwo, w napędzie elektrycznym mają żywotność baterii w takim cyklu naładowania i rozładowania 1000. To uzyskały najlepsze pojazdy, więc podejrzewam, że to będą pojazdy typu Tesla. Natomiast naszemu technologii, panu Junickiemu i grupie inżynierów w marcu po przeprowadzonych testach udało się uzyskać cykl 5000 rozładowań. Więc to wzrasta żywotność naszych pojazdów 500 razy, tak? 500-krotnie jak pojazdów samochodowych. Natomiast informacja dla Was jest taka, że pan Junicki tej technologii nie sprzeda do producentów samochodów elektrycznych, dlatego bądźmy tutaj naprawdę zadowoleni, bo my w przyszłości będziemy otrzymywać tutaj dywidendę i po co się dzielić taką technologią, skoro my możemy na niej zarabiać przez długie, długie lata. No i inteligentny system sterowania, drodzy Państwo, to chodzi o cały ten system ruchu wewnątrz i zewnątrz, o nasze bezpieczeństwo i to jest system, który jest no, w najwyższych systemach zaawansowania technologicznych, bo on jest
połączony sieciami neuronowymi, inteligencją cyfrową, wybiorami big data i blockchainem. Blockchain, czyli, drodzy Państwo, to na czym są w tej chwili oparte płatności i krypto, więc widzicie, że tutaj praktycznie ingerencji osób trzecich nie ma. I mamy taki inteligentny system sterowania, on jest przeznaczony do kontroli adaptacyjnej naszych pojazdów, jeżeli chodzi o komunikację z tym naszą bazą. Dalej mamy wewnętrzny system, taki pokładowy, który służy do przekazywania wszelkich informacji wewnątrz naszych pojazdów, czyli o tym bezpieczeństwie, o wszelkich informacjach. Tam jest tam taki system multimedialny w środku, ja go miałem okazję też widzieć. No i system bezpieczeństwa i komunikacji, który informuje oczywiście bazę i o tym, jak wygląda sieć ta nasza transportowa, jakie jest połączenie między naszymi tymi ośrodkami transportu i wymiana danych i komunikacji z obiektami zewnętrznymi systemu. Także to dosyć takie skomplikowane rzeczy. Ja wierzę, że to wszystko jest w jak najlepszym porządku. No oczywiście i ufam naszym inżynierom, że te nasze systemy będą gwarantowały nam przede wszystkim bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, jeszcze raz bezpieczeństwo. I teraz powiemy kilka słów o bezpieczeństwie, ale w kilku takich aspektach, zarówno chodzi tutaj o aspekt, drodzy Państwo, ludzki, jak również dla naszej przyrody, bo to chodzi, że my mamy taki system technogenny, którego działanie nie powoduje takich wielkich szkód w środowisku, więc ten nasz pojazd, który jest na drugim poziomie, to jest, drodzy Państwo, tak skonstruowane, że my nie robimy nawet zakłóceń takich wód powierzchniowych i gruntowych, tam gdzie są naturalne siedliska ptaków i szlaki migracyjne ptaków, też tego nie zakłócamy, drodzy Państwo. Do tego dochodzi jeszcze to, że nie potrzebujemy setek, tysięcy hektarów ziemi, która byłaby wycofana z użytku tam gospodarczego i powiedzmy rekreacyjnego. Nie, jak również mamy tutaj sprawy związane z hałasem i wibracją i emisją elektromagnetyczną. Więc te wszystkie rzeczy plus do tego zanieczyszczenie powietrza i hydrosfery zwiększają bardzo mocno zachorowalność ludności, natomiast my mamy to praktycznie wyłączone. Dodatkowo to, że jesteśmy na drugim poziomie, drodzy Państwo, nie mamy wypadków typu kolejowych, nie mamy czegoś takiego, że poprzez nas transport będą jakieś tam awarie rurociągów naftowych, czy tam innych takich historii. I jeszcze jedna taka ważna sprawa, to, że jesteśmy na drugim poziomie, nie mamy skrzyżowań, etc., to nie mamy możliwości, drodzy Państwo, ingerowania w wypadki z udziałem ludzi, więc to podnosi nasze bezpieczeństwo kilkaset razy do góry. Według, drodzy Państwa, opracowań okazało się, że transport UST okazał się jednym z najbezpieczniejszych transportów na świecie, który jest oparty o badania i na podstawie takiej niezawodności konstrukcji zgodnie z normą ISO 23-94, to są ogólne zasady konstrukcji ITD. Więc mamy przede wszystkim wysoką odporność na wandalizm i ataki terrorystyczne. To nam się pięknie pokazało 2 lata temu, jak mieliśmy tam zderzenie naszego pojazdu z jakąś tam koparką podczas testów w Marina Horce. No, jakieś tam było niedogranie po prostu tam inżynierów i ten na trasie po prostu testów wjechała koparka, która robiła tam pracę budowlane na terenie naszego poligonu, ten projekt się zderzył. Wyobraźcie sobie Państwo, że to zaledwie tam kilka dni zajęło, żeby on wrócił z powrotem do tego. Więc my mamy te nasze pojazdy zrobioną o technologię próżniową. Te pojazdy są bardzo wytrzymałe, nawet wybuch takiego granatu ręcznego nie robi praktycznie wielkich szkód w tych pojazdach. No i dalej, usytuowanie tej naszej konstrukcji torowej nad ziemią zwiększa jej bezpieczeństwo blisko 100 razy. Dalej, usytuowanie znowu na drugim poziomie
nie ma, eliminuje te możliwości zderzenia z czynnikiem ludzkim, z ludźmi, ze zwierzętami dzikimi, hodowlanymi, drodzy Państwo, a także system ten zapobiegania wykolejeniu zwiększa nasze bezpieczeństwo znowu o kolejne 10 razy. Także w tej materii jesteśmy, proszę Państwa, liderem. No i według Rosyjskiej Akademii Nauk technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu z wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Więc mamy tutaj na myśli transport towarowy, kolejowy, drogowy, kolej magnetyczną i tak dalej. Kilka danych, bo to też są ważne sprawy. Proszę Państwa, koszt budowy 1 kilometra bieżącego naszych tras to wynosi od 4 milionów do 14 milionów dolarów za kilometr bieżący. To jest w zależności od konstrukcji, czy to będzie lekka, czy to będzie ta eskapada. Natomiast skrajnie metro, taki koszt w granicach 100-140 milionów za kilometr bieżący. Ale tu jeszcze jeden element, jest stopa zwrotu, czyli to, co bardzo interesuje inwestorów. My przy wybudowanej infrastrukturze, drodzy Państwo, możemy eksploatować te trasy i w ciągu 7 lat one już będą się spłacały. Na takie metro na przykład to już lat 40 wymaga. Więc jesteśmy poza konkurencją w tej chwili. Zanieczyszczenie środowiska, tutaj również jesteśmy liderem, ponieważ my nie potrzebujemy, drodzy Państwo, właśnie tych dużych połaci gruntu, nie asfaltujemy, nie betonujemy, nie ingerujemy tak drastycznie w tą przyrodę, w środowisko naturalne. Poza tym nasze pojazdy poruszają się po tych naszych eskapadach dzięki energii elektrycznej, którą uzyskujemy przede wszystkim z OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, czyli ze słońca, wiatru, wody, ze spalania również śmieci. Tym również zajmują się nasze działy projektowe. Dalej, jeżeli chodzi o wypadkowość, to tutaj możemy się równać tylko z metrem, bo metro ma podziemie, my mamy nadziemie, drodzy Państwo, i przez to, że jesteśmy na tym właśnie drugim poziomie, eliminujemy skrzyżowania, ten możliwość tego kinetycznego zderzenia się nam z pieszymi czy z pojazdami, spowodowało to, że nasz system transportowy okazał się, drodzy Państwo, i wypadkowości najbezpieczniejszym systemem, jaki jest w tej chwili na kuli ziemskiej. Kilka słów o naszych obiektach, w których testowana jest nasza technologia. To jest Marina Horga, tutaj zdjęcie, to jest były poligon po takich pojazdach opancerzonych, czołgach. Dostaliśmy go od pana prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki w roku 2015, który obecnie również też jest prezydentem. I ten teren, drodzy Państwo, już jest po rekultywacji. Trwało to dosyć długo, zanim żeśmy go tam doprowadzili do naprawdę stanu takiego, żebyśmy mogli tam budować te nasze trasy. Tu jest testowana nasza technologia, tu są organizowane te ekofestiwale. Ja mam nadzieję, że w roku 2023 pojadę po raz kolejny do Marina Horki. Tu widzicie Państwo 5 tras w tej chwili testowanych. Na tej chwili mamy ich 7, więc chciałbym to też zobaczyć. Teren jest bardzo ładnie zagospodarowany, już z zielenią, z kostką. I tutaj przyjeżdżają delegacje, inwestorzy. Stała się nasz ten obiekt, stał się również taką atrakcją turystyczną w Białorusi. I nasza, i tutaj widzicie Państwo jeszcze zdjęcia z Realu z roku 2019. To jest właśnie ten pojazd lekki, który Państwu widziałem, mówiłem w roku 2019. Ja widziałem, jak on się porusza po tej strunie. Naprawdę śmigał bardzo sobie fajnie. Ta grubość tej liny to jest takiego męskiego palca, można powiedzieć, takiego kciuka. No i tu widzicie Państwo właśnie filozofię firmy, ten taśmociąg, po którym będą przewożone te materiały sypkie i pojazd towarowy Unitrak. I zobaczcie Państwo, tu jest właśnie filozofia firmy pokazana, że transport jest na drugim poziomie, na gruncie rośnie trawa, drzewa, krzewy, drodzy Państwo,
i to ma służyć ludziom, a nie to betonować, asfaltować i zabierać tysiące hektarów, miliony hektarów nawet, drodzy Państwo, tych ziem urodzajnych, jak możemy to wykorzystać dla zarówno produkcji żywności albo rekreacji, czy produkcji powietrza na ziemi. I sposób wykorzystania tych naszych przystanków to też będą te miejsca, w którym będzie ta nasza, te nasze struny, drodzy Państwo, miały ten element tego sprężenia, to między innymi do tego będą wykorzystywane nasze te przystanki. Możliwość jego wykorzystania, tu macie Marina Horkę, czyli na parterze tutaj jest akurat Muzeum Techniki, czyli pracy pana Jońskiego, deski kreślarskiej po dzień dzisiejszy. Byłem tam, widziałem to wszystko, wygląda to bardzo naprawdę fajnie. I poziom pierwszy, gdzie tutaj wsiadają, wysiadają pasażerowie, jak również poziom drugi, gdzie tutaj jest taki taras widokowy, miejsce takiego relaksu, odpoczynku, to wszystko jest w zieleni. No ale to jest przykład pokazany, jak jest Marina Horce. Natomiast w przyszłości tu na tych dolnych poziomach mają być takie usługi, jakieś tam sklepiki, bary, rzemieślnicy, wiecie Państwo o co chodzi. To będzie po prostu dla ułatwienia życia podróżnym, etc. No i nasze centrum innowacyjne w Szardży. Mamy tutaj nasze miejsce, weszliśmy tutaj w kompleks tego całego centrum, które jest, proszę Państwa, zorganizowane pod auspicjami amerykańskich uniwersytetów. Tutaj będzie pokazywana najnowsza technologia z dziedziny właśnie transportu, IT, żywności, produkcji żywności i tutaj w tym, na tym terenie będzie również i my mamy swoje miejsce z naszym transportem strunowym. Mamy tu między innymi wybudowany nasz ekodom. Drodzy Państwo, który w tej chwili służy już nam za bazę do przyjmowania wszelkich delegacji ze świata, jak również szkolenia naszych przyszłych kadr i pokazujemy tutaj naszą technologię wszystkich odwiedzających gości. Czyli reasumując, tak wygląda, drodzy Państwo, transport strunowy Junickiego. W takim retrospektywnym podsumowaniu możemy powiedzieć, że to jest innowacyjny transport, bo nie ma drugiego takiego na świecie. Nadziemny, bo od 5 nawet do 150 metrów nad poziomem gruntu możemy jeździć. Wysoka prędkość, pojazdy osobowe od 150 do nawet 600 km na godzinę, pojazdy towarowe nawet mogą jechać z prędkością 150 km, bezpieczny, bo na drugim poziomie, ekonomiczny, tani w budowie, tani w eksploatacji, łatwo integralny z nowym budownictwem i można go implementować już do tego, które jest budownictwo i przyjazny środowisku, bo nie potrzebujemy zabierać dużych połaci hektarów ziemi pod nasz transport, bo mamy to budowę na słupach, wykorzystujemy do napędu i przewozu naszą energię uzyskiwaną z energii odnawialnej. Także proszę Państwa, mamy same tutaj alternatywy na plus, żeby tylko i wyłącznie inwestorzy z całego świata przychodzili do nas tłumnie i żeby zakupowali naszą technologię. Do naszej firmy Skyward Community, drodzy Państwo, możecie się zapisać oczywiście bezpłatnie, nie ma najmniejszego problemu, możecie sami, możecie poprzez link polecający partnerów, którzy Was tutaj zaprosili. I chciałem Wam powiedzieć, że by takim zostać 100% inwestorem, bo my się zajmujemy, drodzy Państwo, pozyskiwaniem środków na rozwój technologii transportu strunowego, to można sobie dokupić albo zakupić pakiet inwestycyjny, w którym będziemy mieć udziały w firmie. I tak od początku. Nasz projekt w tej formie, drodzy Państwo, jest od roku 2015. Pomysł powstania technologii to jest rok 1978, czyli już ponad 40 lat. Dalej, w tej formie, w którym jesteśmy dzisiaj, to już mamy implementację, my już wychodzimy z tym naszym transportem na zewnątrz i on się składa z 15 etapów. Etap 15 to już jest całkowicie certyfikowana nasza technologia, proszę Państwa, wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna, odebrana dywidenda dla jego udziałowców i sprzedaż naszej technologii na rynki zewnętrzne, czyli wychodzimy na tak zwane giełdy.
Natomiast my jesteśmy w tej chwili w etapie 14, etapie trzecim. To się zdarzyło niespełna miesiąc temu. I drodzy Państwo, do finiszu została nam już naprawdę niewielka droga. A wiązać się to będzie z dużymi sprawami, rzeczami finansowymi dla Państwa, bo ponieważ my poprzez nasz udział w inwestowaniu w technologię transportu sunowego, proszę Państwa, my ją również reklamujemy, zostajemy jej udziałowcem, jak również też powodujemy, że o tym transporcie dowiaduje się coraz więcej przyszłych pasażerów, inwestorów i ludzi, którzy będą korzystali z tej technologii. Mamy możliwości inwestycyjne zarówno na raty, jak i, drodzy Państwo, i za gotówkę. Tu macie kilka takich przykładów. Ja specjalnie piszę przelew raty, bo musicie, drodzy Państwo, przelać pieniądze do naszych biur osobistych, zakupić albo euro, albo dolary, funty, jeny, ewentualnie zrobić to poprzez kryptowalutę. I te pakiety, które tutaj widzicie od Inotransu, aż do studenta są na raty, drodzy Państwo. Możecie sobie zakupić taki pakiet albo zainwestować, kupić, zainwestować, zależy jak chcecie to nazwać. I w przyszłości odebrać bardzo, bardzo przyzwoite dochody. Ponieważ my mamy zapisane w memorandum, drodzy Państwo, że po wyjściu na giełdy zewnętrzne nasze udziały powinny być warte minimum dolar. My mamy tutaj tak zwane dyskonto, widzicie Państwo, 27, tutaj powiedzmy 24, 25, a tu 41. To jest ilość położonych centów na dolara. Memorandum mamy zapisane, że wartość naszych akcji, udziałów po wejściu na giełdę będzie minimum 1S. Więc tu jest łatwy przelicznik. 27 tysięcy udziałów równa się 27 tysięcy dolarów. Taki Inotrans, drodzy Państwo, to jest taki pakiet dla takich inwestorów, którzy inwestują w danym etapie i podetapie i w ciągu tego podetapu mają możliwość wykupienia takiego pakietu, zarówno mogą to robić raz, jak i wielokrotnie i z każdym kolejnym wydatkiem około 1000 dolarów ich dyskonto wzrasta, więc wzrasta i ich przygodowy zysk w przyszłości. Pakiety dla naszych dzieci, tutaj maluszek, to jest taki pakiet, który kupują chętnie rodzice, dziadkowie, żeby te nasze pociechy w przyszłości miały łatwiej, żeby były miały na studia, albo na start, albo na mieszkanie. I drodzy Państwo, taki pakiet w maluszku się charakteryzuje tym, że kupujemy go na osobę dorosłą, na rodzica czy opiekuna i trzeba do tego pakietu dołączyć metrykę urodzenia dziecka. Ono po uzyskaniu pełnoletności, oczywiście po przeprowadzeniu pełnej tej procedury dokumentacyjnej, z automatu nabędzie te swoje udziały na siebie. Tu mamy pakiety, które są, drodzy Państwo, za gotówkę. To są pakiety dla takich bardzo dużych inwestorów, bo tutaj mówimy już o kwocie 150 tysięcy dolarów. To jest w tej chwili najwyższe dyskonto oferowane w firmie, bo jest 50 i my możemy nabyć takich pakietów za 150 tysięcy dolarów, a 7,5 miliona, więc widzicie Państwo, że tu mówimy o naprawdę bardzo dużych pieniądzach. Ale równie dobrze możecie pozyskiwać takich partnerów i też z tego w przyszłości uzyskiwać, drodzy Państwo, dodatkowy profit, o którym powiem za chwilę. I takie najbardziej popularne pakiety, tutaj mamy też pakiety duże na raty, widzicie Państwo, pakiet za 50 tysięcy dolarów i to jest też bardzo duża kwota, bo to jest 2 miliony 150 udziałów, to jest na 5 miesięcy raty równe po 10 tysięcy dolarów. Natomiast takie najbardziej popularne to są te pakiety typu start od 250 dolarów do biznes za 2000 dolarów. I tu widzicie Państwo dyskonto, one są również na raty na 5 miesięcy, bezprocentowe. Pamiętajcie, że ważne jest, żebyście niezależnie od zamożności portfela weszli do naszej firmy, bo przez to ją
reklamujemy, po drugie wy sobie zabezpieczacie przyszłość, bo my mamy takie trzy możliwości inwestowania, to jest między innymi kupujemy, czekamy aż te udziały będą wyższe, sprzedajemy, kupujemy, proszę Państwa, dalej robimy tak, że ich wartość ich rośnie, ale odbieramy też dywidendę. I trzecia, proszę Państwa, możliwość, że to po prostu ten zakup nasz możemy od razu spieniężyć po wprowadzeniu na giełdę i uzyskać z tego bardzo dobry przychód. Dla partnerów, którzy nie mają pieniędzy albo mają mniejsze te środki, a chcą zostać naszymi inwestorami, a mają możliwości pracy, proponujemy, aby reklamowali naszą firmę i z jego linku polecającego wprowadzali partnerów, którzy mają środki, chcą zainwestować i wtedy z tych zakupu tego naszego partnera 15% wchodzi na nasze konto, tak zwane bonusowe. Widzicie Państwo, mamy taką możliwość i wy sobie zbieracie później na tym koncie odpowiednie środki, które możecie wykorzystać do zakupu pakietu na własną kieszeń dla siebie albo te środki przeznaczać na spożycie własne według uznania. I jeszcze jedno konto, które dla tych, którzy nie chcą płacić za gotówkę czy tam na przelew, chcą robić to jednorazowo, to jest tak zwane konto akcyjne i to jest też również konto, które może Państwu służyć, jeżeli będziecie mieć jakiś problem tam zdrowotny czy rodzinny, byście mieli pakiet i Wam te pieniądze po dwóch czy trzech miesiącach nie popłacicie tych rat, to one wpadają na takie konto i możecie tutaj je wykorzystać do zakupu sobie jednorazowego. Także pieniądze nie przepadają. Mamy, proszę Państwa, dwa dzisiaj krótko tematy w naszych wiadomościach, osiągnięcia USKY Transport zademonstrowano na antenie Sarach TV. Ja tu Wam zrobiłem taki zdjęcie z tego, widzicie tutaj Państwo naszego wynalazcę, naszego właściciela, pana Jelińskiego i ten pan, który tu siedzi, to jest bardzo ważna persona, bo to jest szejk dr Sultan bin Mahmud, władca Emiratu Szardża, któremu dzięki niemu, drodzy Państwo, znaleźliśmy się tam właśnie w tym centrum innowacyjnym, bo on jest również w Szardzie, w Emiracie Szardzie. I drodzy Państwo, to jest zrobiony taki screen, ja tutaj zrobiłem z programu telewizyjnego, który został nadany w telewizji, proszę Państwa, Sarajach TV. I tam podczas tego wywiadu, możecie go zobaczyć sobie w naszym biurze osobistym, z udziałem dyrektora głównego tego Centrum Innowacyjnym w Szardży, pana Husajna Al-Mahmudniego. I to było opowiedziane i oprowadzone po parku. I drodzy Państwo, to jest kolejny dowód na to, że my jesteśmy mocno zaangażowani już w naszym, proszę Państwa, z naszym transportem na terenach tych arabskich. Dalej, tutaj na kolejnej fotografii widzicie pana Jelińskiego, jak on właśnie oprowadza tą delegację. No i pokazany również był też te dwa nasze pojazdy, to jest ten pojazd tropikalny i nasz kontener, który właśnie między innymi uzyskał tą certyfikację i będziemy mogli z tym transportem wchodzić na te rynki. I dwa słowa szybciutko. Na stronie SWC dodano nowy język. Teraz mamy tych języków 26, drodzy Państwo. Dołączyła do naszej rodziny grupa koreańska. Jest to z Korei Południowej. Oczywiście no wiadomo, że i w północy mają ten sam język, ale dla naszych inwestorów z Korei Południowej firma zrobiła dodatkową taką atrakcję, udogodnienie, że ich język dołączył do oficjalnego języka z nami również. Dziękuję za uwagę, bo mam już minutę, którą muszę kończyć z Państwem. Ja się z Państwem spotkam w grudniu 1, 8 i 15 grudnia, ponieważ zaczynają się święta, będziemy to szybciej wszystko organizować, a następne nasze spotkania będą dopiero po nowym roku, ale to będziemy ustalać z Mariuszem Doczmańskim. Ja również zapraszam na spotkanie Mariusza Doczmańskiego z zakresu duplikacji. Jeżeli macie pytania, to szybciutko. Ja dziękuję za uwagę, bo za chwilę mi system wyłączy. W tej chwili równo godzinka i wyłączam. Nie ma
To dziękuję bardzo za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Spotkamy się w grudniu, drodzy Państwo.